Zakładam, że wracam zaraz po tej krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli, są tutaj nadal i nie opuścili. I drugi odcinek oczywiście cały czas nagrywany. Na bieżąco z odpowiednimi cięciami, też wy odcinki składały się z 30 minut, bo oczywiście za długie odcinki to też za dużo. Za długi materiał dla was, żeby obejrzeć go na raz. 55415 odjazd. Tak, rozłożę go wam. Na odpowiednie warstwy co 2 dni. Wiecie, po 30 minut będzie wam się lepiej też je oglądać. No, wszystko działa, wszystko jest ok. Tutaj jest na semaforze 40, ale tutaj jest 30 ze względu na utrudnienia związane z tymi robotami. Na przykład widzicie, że tutaj góry są nie większe od gór stołowych. Ja wam to mówię. Czubak. Czubak. No, czubak. Będziemy ścierać tam ostrzód go. Tam na wszystkie wagony wyjechały. Czuwa. Tutaj widać się zaczyna ograniczenie do 60. To szybko jazda się skończyła, moi Czubak. To była słodka i się skończyła. Zbliżamy się do ostatnim ciężarem. Osiedle. To nie. Znowu prawie dostałem. Gdybyście nie wyjechał.
Normalnie prosto pod pociąg. Bo o tym się mówi o takich telewizji, że pod pociągiem wylądowali. No właśnie. Czuba. Ten nie pali. Drodzy kierowcy, proszę tak nie robić. Odjazd. No to jest. Czuwak.
tak. Misji na żywo, proszę przywitać się z moimi widzami. Choć na mać 3. Proszę, proszę nie przeklinać. Proszę nie przeklinać na żywo. Co? No. Czy się nie przeklinam? No to nie wiem, co tam mógł, że ktoś komuś przypierdzielił, no ale... Przepobijam rekord swoich live'ów. 2 godziny i 12 minut na żywo. O, czyli Weronika. No siema. O, czekaj, podróż nie ciemno. Na max 4. Nie słychać cię, bo nam... Ale... Rozumiem, internet słaby. Nie, nie internet, po prostu się nie chce przychodzić na laptopa. Słyszę kogoś w filmie. Nieźle. Ej, dalej sobie tutaj nie wyskoczę. Mówię, że nagrywa po prawo obowiązki, że nie nałożę do tego, że słychać jakiś tam film. Co? Było kiepsko. Myślę, że nie słychać go na tym głośno, żeby ktoś tam mi się na czegoś przyczepić. Każdy może sobie tam gadać. Ale to przez niego robię dziwne rzeczy. Pozdrawiam. Co ja mam jeszcze? Live'a. No, oczywiście. Okej. Okay. Chcesz porozmawiać sobie z widzami? A ile jest osób? No na razie nie wiem, jedna. O tej godzinie to wiesz. Ale spokojnie, jest to nagrywane, więc potem w formie odcinka będzie. Czu. Co ty chcesz stawić?
ty coś grasz, czy co? No. Co grasz? W maszynę. Jak to ładnie widać, jest tam napisane gdzieś po prawej stronie, powinno być. Pod moim nickiem. Riverdale. Czy no, można coś innego puścić? Poczekajcie. No, oglądaj. Ciekawe rzeczy. Ja puszczę jak to może. Nie, ja uwielbiam kawusie. No jeszcze tak, rodzinka z Pima została. Ponad godzinę. Ja to właśnie nie mogę, nie wiem czemu. Nie wiem, czy trzeba kogoś innego tam zapytać. Czubak. Czubak. Może tam ci powiedzą. A po prostu... Czekaj, na mafinkach na scenach tam jest. No wszyscy. Tak, jeszcze Discordy nie zareklamują. No tak, nie. Które rozmowy. Jeżeli mam, nie wiem, tego nie było, czy coś. To nie ja reklamuję. No i co? No i co? Pogadamy. Odjazd? Ewidentnie. No i odjazd. Ewidentnie, tu zaraz ewidentnie zostanie pory. Czy to jest Discorda? Tak, bo to nie jest śmieszne. No widzisz. Możemy iść o 1:30 na kamerki. Lecisz, Agnieszka? No. To o 21:00 tak. O 1:30. Jakie 21:30? Pojadź. No w sumie. Dobra Gabrysia. Za 20 godzin i 30 minut. Nie tak gibę. Co robicie? Transmisja na żywo swoim głosem. Transmisję z moim głosem. No widzisz, jesteś na YouTubie. Nie kłam. A czemu bym miał się wykłamać? To jakie? Jak to się nazywa? No wpisz sobie coś samo jak mam w niku na Discordzie, tylko wpisz to na YouTube. A, taka bajera, zara. Gadaj z ludźmi, którzy i tak ciebie nie oglądają. Kapitanie, jak ty masz na Discordzie? No i planowo na następnej stacji. Bez kitów? No ja ci mówię, na żywo to na żywo.
A ja wiecie, że ja nigdy nie jechałam pociągiem. No, jak to? Normalnie. Serio. Nigdy nie jechać pociągiem? To ty w domu siedzisz cały czas? Nie, bo po prostu mam auto. Po co mi pociąg? No chyba, że tak. 55-415, odjazd. I ja właśnie sobie teraz to uświadomiłam, że nigdy nie jechałam pociągiem. Kiedyś na pewno pojedziesz. Na pewno. Przecież nie będziesz wszędzie ciągle z rodzicami jeździć. No, ja jechałam. No, bo ja to tu pół roku jeszcze. Ale ja jeszcze mam busy, więc... Czubar. No, u mnie też jakieś busy jeżdżą, ale nie lubię nimi zazwyczaj. A tam, gdzie Gabrysia mieszkasz, to tam są pociągi. Nie u ciebie, czy nie ma? No, są. Okej. Może ktoś się jeszcze załączył do rozmowy, ciekawe jak tam. Poszedł na mnie. Ale jestem dzisiaj ładny. Mówisz? No serio? Ja cię nic nie brałam, a czuś... Aha, czyli tylko dzisiaj, rozumiem. Słuchaj... I serio, dzisiaj nie. Widzicie, widzowie, takie tematy na żywo poruszać. Nie mogę. To był ciekawy widok, co? Dobrze, się już nie mogę. Kumasz to, że cię widziałam ducha? Gdzie? Słuchałam sobie, nie? I taki typ w kapeluszu, to jak duch, ona na cmentarzu szedł i ja tam się zesrałam. I ale serio, ja nie kłamię chyba. To ja nie wiem, co ty dzisiaj brałaś, ale... No właśnie nic. Widzowie. Nie, bardzo pożywiłam Gabrysię. A widzowie, którzy oglądają ten odcinek, proszę, no tych nie wiem. Z tego. Napisaj coś na dole w komentarzu do tej pani. Ja z tego. Cicho, raz, szybko. Gabrysia, ty nie masz tej mojej transmisji uruchomionej cały czas? No nie, wyszłam. To dobrze. Bo ja jestem ogólnie z reguły zejść. Nie, to dobrze, bardzo dobrze. Serio. No tak ciebie aż podgłośniłem, żeby było ciebie lepiej słychać. Ty idź może do tego, do DJ-a Palasajda. No witam. 55-415, odjazd. Aż na czacie coś napisałeś, widzę. Ale to nie byłoby złe, gdybym poszła do 6:30, ja bym powiedziała o tym panie, co tam na tym cmentarzu był. On był taki straszny.